Trzecia Rzesza. Jednym z jej fundamentów, na której ideologia narodowo-socjalistyczna i rasowa została zbudowana, była niechęć, nienawiść do Żydów. W roku 40 Niemcy zaczynają tworzyć getta. Zamknięci w gettach Żydzi byli zdani właściwie, można by powiedzieć, na samych siebie. A z drugiej strony bez pomocy ze strony aryjskiej nie mogli liczyć na przeżycie. Tej żywności było tak niewiele w getcie, że wszystko to miało doprowadzić do niechybnej śmierci tych, którzy byli skoncentrowani w gettach. Niemcy decydują się na ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. I tu decyzja zapada 20 stycznia 1942 roku na słynnej konferencji w Wannsee, gdzie Niemcy postanawiają Żydów wymordować. Od lipca 1942 roku rozpoczyna się tak zwane rozładowanie gett. Ruszyły pociągi w stronę obozów zagłady w Sobiborze, w Treblince, w Bełżcu. Liczby są zupełnie przerażające, ale Niemcy są w stanie zamordować dziennie około 10 tysięcy ludzi. Akcja rozładowania gett idzie bardzo sprawnie. W przypadku getta warszawskiego w ciągu kilku letnich miesięcy roku 1942 zdołano wywieźć i wymordować około ćwierć miliona ludzi. Zdają sobie sprawę Żydzi, że celem Niemców jest wymordowanie całego narodu. Dochodzimy do początku 1943 roku i co się dzieje w styczniu? Kolejna akcja niemiecka. Kolejna akcja niemiecka, ale też reakcja już zbrojna Żydów. Taka próba, można powiedzieć, zaprotestowania, ale już z bronią w ręku. Niemcy wkraczają 18 stycznia i tu wielkie zaskoczenie. Żydzi stawiają opór, mają broń. To jest osobna kwestia, skąd Żydzi w getcie mają broń. AK dostarcza broń do getta, istnieją tunele pod murem getta, da się tę broń przemycić. Oczywiście skala nieduża i szybko przez Niemców ugaszona. Rozpoczyna się przygotowanie do godnej śmierci. Tylko i wyłącznie o to Żydom chodzi. Jest taka wstrząsająca odezwa żydowskiej organizacji bojowej, jednej z tych organizacji, które się do powstania przygotowywały, w której piszą, że nie chcą być gnojem i robactwem, nie chcą umierać w ten sposób. I to jest jedyny cel. Oni nie chcą zwyciężyć, nie chcą pokonać Niemców, nie chcą wywalczyć wolności. Oni chcą wyłącznie umrzeć godnie, z bronią w ręku. Mówiąc o powstaniu w getcie warszawskim, należy wspomnieć o sprawozdaniu urzędowym. Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje, sporządzony przez Jürgena Stropa, generała majora SS i policji w dystrykcie warszawskim. Pisał o początku akcji, która rozpoczęła się 19 kwietnia, kiedy to o 6 rano jednostki SS wkroczyły do getta. Jak sam Jürgen Stropp napisał, Niemcy byli zaskoczeni oporem ze strony bojowników żydowskich. Wkraczają do getta 19 kwietnia 1943 roku i wtedy zaczyna się to pełnowymiarowe powstanie. Żydzi po raz pierwszy stawiają opór w styczniu, w kwietniu na znacznie większą skalę, bo to już nie są tylko 4 dni. Tylko miesiąc. Tak naprawdę walki w getcie trwają mniej więcej do połowy maja. Po stronie żydowskiej walczy około 1000 ludzi. Znaczy w getcie jest około 50, ale broni jakiejkolwiek wystarcza dla zaledwie 1000 bojowców. No i wspaniałe, przejmujące momenty, kiedy 19 kwietnia na takiej wysokiej kamienicy przy placu Muranowskim bojowcy wciągają dwie flagi. Biało-błękitną z gwiazdą Dawida i biało-czerwoną. To było tak niesłychanie istotne, że Jürgen Stropp po latach, ten, który pacyfikował powstanie w getcie warszawskim, wspominał, że te symbole były ważniejsze niż cokolwiek innego. Niemcom nie udało się podzielić ludności okupowanej Warszawy, nie udało się podzielić mimo muru na tą, która jest rzymskokatolicką i na tą, która jest mojżeszowa. Jednak byli to Żydzi polscy. Część z nich mówiła o sobie, że są Polakami. Oni walczyli nie tylko jako Żydzi, ale oni walczyli również jako Polacy przeciwko okupantowi niemieckiemu. We'll be right back.
Walki regularne trwają dosyć krótko. Przewaga Niemców jest zbyt duża, to znaczy Niemcy dysponują nowoczesną bronią, Niemcy dysponują ponad 2000 żołnierzy, więc otwarty bój bojowcy są w stanie prowadzić tylko przez kilka dni. Potem schodzą dosłownie pod ziemię, urządzają nocne wypady, bronią poszczególnych bunkrów. Tych bunkrów dowodzący tłumieniem powstania w getcie Jürgen Strop w swoim raporcie wyliczył ponad 600. Olbrzymia liczba. Praktycznie oznacza, że każda piwnica została umocniona, stała się bunkrem. Stworzono nowe bunkry, w których kryją się ludzie, kryją się bojowcy i to taka szarpana walka z zasadzki. To powstanie jakby przekracza również mur getta. Mało się o tym wie, ale bo to jest do tej pory zdarzenie dosyć tajemnicze, nie znamy szczegółów, nawet nie znamy dokładnej daty, czy było to 19 kwietnia, czy 22 kwietnia. Pluton AK w sile 30 paru ludzi próbuje wysadzić mur getta przy ulicy Bonifraterskiej. Nikt z tego plutonu nie wraca. Nie wiemy, czy Niemcy ich wybili do ostatniego żołnierza Pluton AK, który próbował czy to włączyć się do walki, czy otworzyć drogę ucieczki z getta poprzez wysadzenie muru. Dostarczana jest żywność podziemnymi kanałami, dostarczana jest broń w takich ilościach, na ile AK może sobie na to pozwolić. Wyciągani są ludzie stamtąd, z getta, bo cały czas trwa ewakuacja. W ukrywanie jednego Żyda czy jednej rodziny żydowskiej musiał się zaangażować kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet Polaków po stronie aryjskiej, dlatego że trzeba było mieć nie tylko miejsce, w którym ci Żydzi się ukrywali, trzeba było im dostarczać żywność. Trzeba było wreszcie mieć inne miejsca na wypadek denuncjacji, na wypadek chociażby szmalcownictwa, które zagrażało tym, którzy byli ukrywani po stronie aryjskiej. Niemcy zdawali sobie z tego sprawę, że Polacy pomagają Żydom, że jest ta stała pomoc. Za jakąkolwiek pomoc ludności żydowskiej Niemcy karali karą śmierci. Około 20 tysięcy Żydów zniknęło, zostało ukrytych, schowanych w Warszawie przez Polaków. 20 tysięcy. Jeśli weźmiemy pod uwagę, jak przeludniona jest Warszawa, jak niebezpiecznie jest żyć w Warszawie, również po tak zwanej aryjskiej stronie, fakt, że udaje się gdzieś schować około 20 tysięcy Żydów, jest zupełnie niesamowity. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją już z punktu widzenia Żydów tragiczną, bo oni się resztkami sił, które zostały, bronią. Ich jest kilkuset. Dlatego mówię, że to jest bunt już, bunt rozpaczy żydowskiej w getcie warszawskim, które było już, można powiedzieć, dobijane przez Niemców. I Jürgen Strop to robi. Robi to systematycznie. Wiadomo, że chodzi już tylko i wyłącznie o wyłapywanie niedobitków, bo przecież nie mieli ciężkiego sprzętu Żydzi. Mieli pistolety, karabin jakiś jeden, drugi. Nie było wiele tego. Tyle, co AK udało się im przekazać, to nie mogło krzywdy zrobić Niemcom. Oni weszli z cięższym sprzętem po pierwszym takim zatrzymaniu, kiedy zobaczyli w ogóle, że jest jakiś opór, no to weszli z cięższym sprzętem i tutaj już nie było dyskusji. Nie wiadomo było, że kwestia tylko dni, godzin, kiedy wymordują wszystkich. Ale co jest też ciekawe, to często się zapomina, a Strop o tym pisze w swoim raporcie z tych wydarzeń, że byli ciągle pod ostrzałem ze strony aryjskiej. To znaczy, że Polacy nieustannie ich tam szczypali, mówiąc tak przenośnie, czyli atakowali, nie pozwalali im się czuć bezpiecznie na tyłach. Na tyle, na ile mogli, nie? Bo mówimy tu o 1943 roku,
kwiecień, maj, czyli tyle, co mogli, pomagali Żydom. Żydów było niewielu już, to był rozpaczliwy gest zachowania godności i pokazania, że my walczymy, my jednak chcemy tej swojej godności i wolności bronić. Ale Sztrop tu nie miał litości. Za taki symboliczny koniec powstania w getcie uważa się dzień 8 maja, kiedy w bunkrze wysadza się razem z grupką swoich towarzyszy Mordechaj Anielewicz, dowódca żydowskiej organizacji bojowej. Nie znaczy to, że w tym momencie kończą się działania zbrojne. Grupki, grupeczki, pojedynczy ludzie szarpią Niemców jeszcze przez następny miesiąc, jeszcze w czerwcu, gdzieś tam ukrywają się w tych zasypanych, zawalonych piwnicach ludzie, którzy wydostają się z nich, czy to po to, żeby ocalić życie, czy to po to, żeby jeszcze właśnie przynajmniej umrzeć z bronią w ręku. Więc ten 8 maja i śmierć samobójcza Mordechaja Anielewicza i 12 maja, samobójcza śmierć Szmula Zygelbojma w Londynie. I jego przejmujące słowa, był w Londynie, był reprezentantem społeczności żydowskiej w emigracyjnym parlamencie. I on pisze, umrzeć nie mogłem, ale i żyć nie mogę. Jeżeli sumieniami aliantów nie wstrząsnął Karski, nie wstrząsnęło powstanie w getcie, czyż przejmą się samobójczą śmiercią Szmula Zygelbojma? On właśnie pisze, że nie ma dla niego miejsca w Londynie. Jak sam pisze, moje miejsce jest w tych zbiorowych grobach. 12 maja i śmierć Szmula Zygelbojma, taki symboliczny wykrzyknik na końcu powstania w getcie. Ostatni raport pochodzi z 16 maja 1943 roku. Zawiera on zaledwie kilka zdań, ale między innymi tutaj Jürgen Sztrop informuje o wysadzeniu Wielkiej Synagogi o godzinie 20.15. Wielka Synagoga na terenie getta była ogromnym budynkiem, potężnym. Sam Sztrop mówi, że przygotowania do wyburzenia tego budynku trwały 10 dni. On się bardzo ekscytuje tym momentem. On trzyma detonator. On się zachwyca widokiem. On jest pod wrażeniem, mówi, feria barw, kształtów, dźwięków, wszystkiego, coś pięknego. Nie ma i dalej jego słowa, już nie ma nic, ani śladu żydostwa tutaj na tym terenie. Cele Niemców były od razu jasne i proste. Wymordować naród i zniszczyć wszystkie ślady kulturowe, które on tam zostawił po sobie, żeby nie zostało nic. Przedśpiew tego, co będzie się działo za rok z Warszawą po Powstaniu Warszawskim. Ci, którzy ocaleli z getta, giną później w Powstaniu Warszawskim. Tak? Niemcy mordują wtedy wszystkich, nie patrząc, czy to Polak, czy Żyd, wyciągają ludzi z piwnic i zabijają. Więc ci, którzy uszli zagładzie getta, giną rok później, w sierpniu, wrześniu 1944 roku, ramię w ramię z Polakami. Najsłynniejszy, który przeżył dwa powstania, powstanie w getcie, a potem powstanie warszawskie, to Marek Edelman. Marek Edelman był jednym z dowódców ŻOB-u, potem w powstaniu warszawskim też walczył, w szeregach wprawdzie nie Armii Krajowej, tylko Armii Ludowej, ale przeżył, żył wiele lat później po wojnie i opowiadał te rzeczy. Bunt rozpaczy żydowskiej w getcie warszawskim. Miesiąc walki o godność, bo celów politycznych już nie było. Tutaj był celem, była godność narodu żydowskiego.